Zaczynając ten materiał, chciałbym Wam powiedzieć o tym, co przed chwilą robiłem, ponieważ będzie to miało ciekawy związek z tym, o czym będę Wam opowiadał. Otóż całkiem niedawno skończyłem drobną sesyjkę w pierwszy sezon Kinect Sportsów, które no, potrafią nieźle wymęczyć człowieka, bo też w tym też czasie dowiedziałem się od znajomych, że na Summer Game Fest, dosłownie teraz, kiedy się dzieje, przez internet są puszczane przeróżne zwiastuny kolejnych nowych produkcji. Sega zapowiedziała kolejny tytuł z serii Sonic the Hedgehog pod tytułem Sonic Superstars. I myślę, że tym dobrym początkiem możemy przejść do rzeczy, co myślę o tej produkcji po obejrzeniu tego zwiastunu. Zacznijmy może tak. Nie jestem jakimś specjalistą odnośnie, nie wiem, przewidywania czy, nie wiem, znawcą rynku gier związanych ze Sonikiem i nie tylko ogólnie z marką Segi, ale no już mam trochę doświadczenia z tymi grami, z przeróżnymi zapowiedziami i odbiorem tych gier później po premierze, więc no, mogę trochę coś na ten temat powiedzieć, zwłaszcza, że obserwuję ten rynek dobre ponad 15 lat, więc myślę, że to nie jest jakiś specjalnie krótki czas. Zacznijmy od tego, że zwiastun całkiem fajnie został pokazany w formie takiej w zasadzie standardowej rozgrywki z Sonika. Akurat w tym materiale nie będę puszczał Wam całego zwiastunu, ponieważ pewnie YouTube dowali się do materiału, zresztą on jest bardzo świeży na moment, kiedy ja to nagrywam. No już prawie minęła godzina od opublikowania tego zwiastunu na Summer Game Fest, więc daruję to sobie. Dam Wam jedynie link w opisie do obejrzenia sobie tego zwiastunu. Niecałe 2 minuty trwa, czy tam 2 minuty z kawałkiem. I tam będzie rozgrywka w tej grze na zasadzie klasycznego Sonika, ale niekoniecznie do końca tak jakby umownym, klasycznym ujęciu, że mamy tylko grafikę w 2D i nic więcej. Co prawda, kamera będzie dwuwymiarowa w pewnym sensie, ale grafika, całe otoczenie będzie zrobione w trójwymiarze. Tam w zasadzie będą postacie wszystkie klasyczne z Sonika, Sonic, Knuckles, Tails, Amy. Nie wiem, czy tam jeszcze inne będą dochodzić, pewnie będą wrogowie, którzy pojawiali się wcześniej w innych grach. Na przykład tam zauważyłem pod koniec pewną postać, która pojawiła się przykładowo w Sonic Trouble i potem w Sonic the Fighters i na dosłownie i jeszcze w Sonic Drift 2. Nie będę akurat tej postaci Wam mówił, bo to troszeczkę zbyt dużo zdradzi. Ale jak zobaczycie ten zwiastun, to będziecie wiedzieli, o co chodzi. I cała rozgrywka będzie polegała na tym, że niby platformówka, ale w zasadzie będzie można grać kooperacyjnie na dwóch, na trzech czy na czterech graczy. I myślę, że ta gra może troszeczkę dodać coś nowego do serii, ponieważ tam nie było jeszcze pewnych takich elementów rozwiniętych, przynajmniej jak w poprzednich grach, tylko tu widzimy już bardziej dopakowaną ilość akcji, ilość czynności, jakie możemy robić na etapach, i generalnie widzę, że poziomy będą bardzo podobne do z poprzednich gier, będą bardzo stylizowane na tamte gry, ale dam grze szansę, ponieważ zaskoczyła mnie sama prezentacja w takiej fajnej, świeżej oprawie, że niby to samo jest, nie? Wszystkie te same poziomy, praktycznie jakby nie patrzeć, takie zbliżone do innych gier w stylu Sonic 4, Episode 1, 2, trochę z Generations. Zwłaszcza rozgrywka będzie bardzo przypominała akurat rozgrywkę klasycznym Sonikiem w Sonic Generations. No i trochę z Forces, ale Forces to może nie jest to dobry przykład, bo w Forces akurat klasycznym Sonikiem nie da się tam grać specjalnie. Gra wyjdzie pod koniec tego roku 2023 na dwie generacje platform, czyli na PlayStation 4, Xboxa One, Nintendo Switcha, PlayStation 5 i Xbox Series S lub X. I na peceta też w jakiejś usłudze się najprawdopodobniej pojawi. Co myślę o tej grze? Ja myślę tak pokrótce, że myślę, że się przyjmie. Myślę, że to będzie coś trochę nowego w serii. Nie będzie pewnie jakichś specjalnie powtórzonych elementów. Może niektóre poziomy będą podobne. Mam nadzieję, że muzyka będzie choć trochę inna niż to bywało w innych grach, gdzie tam były faktycznie w niektórych miejscach, fragmentach gry pewne nawiązania do starszych, klasycznych Soników.
No w Mani to wiadomo, nie? Było tego trochę, było tej wtórności. Natomiast tu mam nadzieję, że troszeczkę Sonic Team i Sega, jeżeli oni będą robić tą grę, bo tego akurat do końca nie doczytałem, dodadzą trochę coś świeżego i będzie to całkiem przyjemna gra. Także myślę, że warto czekać. Warto czekać na taki całkiem ciekawy i moim zdaniem trochę ryzykowny pomysł na tą markę, ale uważam, że młodszym odbiorcom bardzo może się spodobać, aczkolwiek ujęcie dwuwymiarowe różnie to wygląda, nie? Bo zazwyczaj młodzi wolą grę osadzoną w trójwymiarze i to takim naprawdę całkiem ładnym i takim naprawdę dosyć bajeranckim, ale myślę, że gra jak dla mnie, jak ona mogłaby wyjść tak mniej więcej w listopadzie, bo ona tak mniej więcej wyjdzie w listopadzie, pod koniec może października, ale listopad tak mniej więcej, no to tak zostanie minimalną ocenę 7, 8, jeżeli oczywiście nie zostanie spartaczona, ale widać, że gra naprawdę prezentuje się zacnie, nie ma jakichś tam specjalnie przykrych, no w sumie na zwiastunie nie pokazaliby nic przykrego. Mam nadzieję, że po prostu gra będzie czymś naprawdę zajebistym i nie będzie udawać Originsa, który specjalnie w zasadzie nie przypominał tamtych gier klasycznych i nie wiem, udawał, że to jest coś wspaniałego. W ogóle niedługo wychodzi ten dodatek Plus i zastanawiam się, czy w ogóle to omawiać, bo pewnie zjadę ten dodatek równie jak podstawkę tej samej pseudokompilacji, mogę to tak określić, takiej fanowskiej utworzonej przez niewyżytych fanatyków tej serii. Mam nadzieję, że Sonic Superstars się przyjmie. W ogóle pierwotnie myślałem, że to będzie gra imprezowa, no bo trochę tytuł mylący, Superstars, więc może nawiązywałoby to do poprzednich gier z serii z wieloma postaciami od Segi samej, ale no jeżeli będzie to platformówka w takim troszeczkę innym wydaniu i z nowymi może schematami, poziomami, w lekko odświeżonej formie, no to czemu nie? Mogę na to pójść. Zwłaszcza, że wyjdzie na dwie generacje konsol, a więc i praktycznie będzie co nagrywać dla nowszych gier na starszej konsoli. Bardzo Was pozdrawiam, wszystkiego dobrego Wam życzę. Co myślicie na temat Sonic Superstars, które nadchodzi i no naprawdę zrobiło małą rewolucję. To samo też bardzo interesuje mnie Like a Dragon, ten długi tytuł Who Erased His Name, coś takiego dodam gdzieś na ekranie, bo tytuł jest trochę naprawdę długi i można się pogubić. Ale też czekam na tą grę, wyjdzie 9 listopada na ponownie dwie generacje konsol. I no mówię, im więcej gier teraz wychodzi na poprzednią generację i to będą takie produkcje, które mnie interesują. Niedawno zapowiedziane też są Hot Wheels Unleashed 2, także też naprawdę będzie całkiem ciekawy koniec roku. No to myślę, że mówię, tych świeżych odcinków z naprawdę nowszych gier z tego roku będzie dużo, więc trzymajcie się ciepło, trzymajcie się sztywno siedzeń, bo naprawdę na tym kanale może się bardzo dużo dziać i to nie tylko takich rzeczy, które mogłyby się wydawać, że są zazwyczaj pospolite na moim kanale na YouTubie. Trzymajcie się, do zobaczenia. We'll be right back.